Kapitan Kirkze, Star Trek'a, poleciał w kosmos start rakiety Nefshepard. Najstarszy człowiek poleciał w kosmos. Rakieta Nefshepard poleciała w kosmos. To druga w historii załogowa misja statku kosmicznego stworzonego przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin. Jednym z członków załogi był 90-letni aktor William Schatner, który został tym samym najstarszym człowiekiem w kosmosie. Start i lot rakiety były transmitowane na żywo w internecie. Na pokładzie rakiety, należącej do firmy Blue Origin Jeffa Bezosa, była czteroosobowa załoga, w tym znany z serialu, Star Trek, aktor William Schatner. 90-latek został najstarszą osobą wysłaną w kosmos. Start rakiety nastąpił o godzinie godzina. 16.50 czasu polskiego. Start był pierwotnie zaplanowany na wtorek. Ale został przesunięty o jeden dzień z powodu silnego wiatru. Była to 18. Misja rakiety z Shepard i jednocześnie drugi załogowy lot firmy Blue Origin. Zobacz, legendarny aktor będzie najstarszym człowiekiem w kosmosie. Rakieta wystartowała z kosmodromu Corneran w Teksasie. Lot trwał ok. 10 minut. Rakieta wykonała lot suborbitalny na wysokość powyżej 100 km przekraczając tym samym umowną granicę kosmosu. Podczas lotu pasażerowie rakiety spędzili ok. 3 minuty w stanie nieważkości. Załoga bezpiecznie powróciła na Ziemię w kapsule na spadochronach. Transmisję startu i lotu rakiety można można było śledzić na YouTube.